kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj zupełnie na spontanie film, ponieważ wstawiłam Wam zdjęcie na Instagram, że właśnie pakuję swój bagaż podręczny, bo lecimy do Polski i wstawiłam zdjęcie kosmetyków, które ze sobą zabieram i zapytałam Was, czy chciałybyście, czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale właśnie taki filmik, czyli jakie kosmetyki i co zabieram ze sobą na kilka dni do Polski, jak te kosmetyki przewożę i jak to jest. Bardzo dużo było kciuków do góry, bardzo dużo komentarzy, że tak, że chcecie zobaczyć tego typu filmik, więc postanowiłam, że go nagram. No bo czego się nie robi specjalnie dla Was. Także słuchajcie, ja już jestem spakowana. Moja kosmetyczka wygląda tak, ale nie przeraźcie się, bo jeżeli lecimy z bagażem podręcznym, to kosmetyki muszą być zapakowane albo w przezroczystą kosmetyczkę, albo w różnego rodzaju woreczki, które mają szczelne zamknięcia. Ja po prostu swoje woreczki przełożyłam do tej oto błyszczącej, jak żebugowej kosmetyczki z Primarka i już Wam pokazuję moje woreczki. Pierwszy woreczek wygląda tak i w takim woreczku możemy przywozić z tego, o ile się nie mylę, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, także w takiej kosmetyczce możemy przewozić do 1 litra płynów, a każdy produkt nie może przekroczyć 100 ml, tak? Wydaje mi się, że teraz to dobrze powiedziałam. Także to jest taka pierwsza moja kosmetyczka, w której, jak widzicie, są jakieś tam perfumy, jest podkład, jest żel antybakteryjny, także to są płyny. A drugi woreczek, już Wam pokazuję, który sobie zapakowałam, to jest woreczek z paletką, z pudrami i z różnego rodzaju pędzlami. Także już za chwilę wszystko rozpakujemy i pokażę Wam, co zabieram ze sobą na kilka dni do Polski. Nie przeraźcie się, bo to naprawdę wygląda, jakby było tego bardzo dużo, ale tak naprawdę nie jest. Także jeżeli jesteście ciekawi, co zabieram ze sobą do Polski, co się znajdzie w mojej kosmetyczce i głównie oczywiście będzie to kolorówka, ponieważ ja jadę do domu, do Białegostoku, do mojej mamy, która zapewni mi produkty do pielęgnacji. Dlatego to jest sama kolorówka. Jeżeli jesteście ciekawi, co zabieram ze sobą do samolotu, jakie kosmetyki pojadą ze mną do Polski, to zapraszam do oglądania. Zapomniałam jeszcze dodać, że mimo iż moja mama ma Tangle Teaser w domu, to zawsze, ale to zawsze jak lecę do Polski, to po prostu lecę z Tangle Teaserem. Nie wyobrażam sobie, żeby nie zabrać ze sobą po prostu Tangle Teasera. Także to taki bonusik niekosmetyczny. Okej, zaczynamy od pierwszego woreczka. Ja kupuję w Tesco, czy w Islandzie, czy w Aździe, wszędzie, gdzie znajdę takie woreczki i one mają, zobaczcie, tutaj takie szczelne zamknięcia, a to są akurat woreczki do zamrażarki, do mrożenia produktów. Także już Wam pokazuję, co zabieram ze sobą w woreczku numer 1. Po pierwsze, ostatnio mój ulubiony i muszę Wam powiedzieć, że coraz częściej używam właśnie tego podkładu z Lancome. No i trochę go jakby zdradzam z Chanel, Vita Lumiere Aqua. Także pierwsza rzecz, która leci ze mną, to jest ten mój podkład z Lancome Ultra 24 godziny z SPF 15. Ja go bardzo lubię, super wygląda na mojej buzi i tak jak mówię, to jest mój ulubiony podkład. No i oczywiście tutaj już nie będę po raz kolejny mówić o Chanel Vita Lumiere Aqua, bo jakieś 2 tygodnie temu mi się skończył, więc cały czas teraz jadę na Lancome. Kolejna rzecz, którą mam tutaj w tym oto woreczku, to jest rozświetlacz. Jeden najlepszy rozświetlacz Mary Luminizer z The Balm. Bardzo lubię, przepięknie rozświetla policzki, przepięknie rozświetla tutaj kącik nad ustami, także no muszę. Ja już Wam wspominałam, że jeszcze kiedyś rozświetlacz mógłby dla mnie nie istnieć, a teraz nawet kiedy lecę na kilka dni do Polski, to rozświetlacz muszę ze sobą zabrać. Okej, jedziemy dalej. Teraz wysunęły mi się produkty do ust. Pierwszy to mój sztyft z EOS-a. Wiecie, że jestem wielką fanką i kremów do rąk z EOS i jajeczek i też bardzo mi się spodobał ten sztyft. Przepięknie pachnie, zawiera w sobie masełko Shea, cudnie nawilża usta, także ja zawsze przed snem muszę sobie go zaaplikować. Jeden błyszczyk, tak, błyszczyk też musi być, bo ja czasem mam taką fazę, że na pomadkę lubię nałożyć coś błyszczącego i to jest akurat błyszczyk od Tani Bear Hard Skip A Beat w takim czerwonym odcieniu. Perfumy również malutkie, numer 10 z Dolce & Gabbana, bardzo wyraziste, bardzo ostre,
uwielbiam. Korektor u mnie również musi być i to jest Pro Base Makeup Academy Argan Plush Concealer. Uwielbiam, ale jeżeli mnie oglądacie, to doskonale wiecie, że teraz ten korektor skradł moje serducho i póki co odstawiłam korektor z Collection właśnie na rzecz tego z Pro Base z Makeup Academy. Cudowny! I co ja tutaj jeszcze mam z płynów? Jeżeli chodzi o płyny, to mam jeszcze trzy rzeczy. Coś, bez czego również się nie ruszam, to Aqua Brow w odcieniu 25. Kolejna rzecz to coś do czyszczenia i odświeżenia naszych dłoni. To jest Vanilla Berry Sorbet z żel antybakteryjny z Bath & Body Works. I to jest jeden z moich ulubionych. Przepięknie pachnie. I jeżeli mowa tutaj była o błyszczyku, to zabieram ze sobą również pomadkę, tą wiecie, Heroin z wykończeniem matowym właśnie z Maka. No nie wiem, ale jakoś mam ochotę po prostu z tą pomadką sobie w Polsce zaszaleć. Także pierwszy woreczek już rozpakowany, a teraz zapraszam Was na kolejny woreczek. Pokażę Wam, co znajduje się w kolejnym woreczku. To są pędzle. Jeszcze kiedyś mogłam nie używać pędzli. Myślałam, że się pobrudziłam. Jeszcze kiedyś mogłam nie używać pędzli, natomiast teraz też nie wyobrażam sobie pojechać na kilka dni bez pędzli. Pierwszy pędzelek używam najczęściej do bronzera i to jest Buffing Brush z Real Technique. Bardzo go lubię, szczególnie do bronzera. Kolejny to jest Sedona Lace 772 i ten malutki pędzelek używam do malowania ust. Kolejny pędzelek, pędzelek z Eco Tools, to zazwyczaj mój największy przyjaciel do Mineralizing Skin Finished, czyli pudru matującego z Maka. I mam jeszcze skośny pędzelek z Barry'em do brwi, Hakuro H52 do podkładu i Hakuro H70 do cieni. Także to cały arsenał pędzli, który ze mną sobie do Polski poleci. Kolejna rzecz, wow, trochę mi się tutaj zmechaciła. To jest szczoteczka do przeczesywania rzęs. Jak wiecie, ja mam teraz rzęsy robione, sztuczne rzęsy, także taka szczoteczka zawsze jest ze mną w mojej torebce. Konturówka do ust, ta z Makeup Academy Lip Liner w odcieniu takim bladoróżowym. I trzy ostatnie rzeczy to bronzer, no bo jakże mogłoby być, że nie wezmę ze sobą bronzera. I to jest ten Face Contour Kit właśnie z, no, ze Slika, także rozświetlacz i bronzer w jednym, ale tak jak mówię, Mary Luminizer musiał ze mną jechać. Biorę ze sobą również paletkę z Makeup Revolution Iconic 3 i tutaj mam takie cztery swoje ulubione cienie, które tak naprawdę codziennie używam, no więc trochę to waży, ale paletka leci sobie ze mną. No i ostatnia rzecz, najważniejsza, to mój MAC w odcieniu Light Plus Mineralizing Skin Finished. Uwielbiam i również moja kosmetyczka nie mogłaby lecieć ze mną bez tego produktu. Także to by było na tyle. Tak jak mówiłam, zabieram ze sobą dwa woreczki. Pamiętajcie, aby to była albo przezroczysta kosmetyczka, albo przezroczysty woreczek. I jak już mówiłam wcześniej, w takim woreczku, w takiej kosmetyczce mogą się znajdować płyny, produkty, kosmetyki do 1 litra. Natomiast każdy taki produkt może zawierać 100 ml. No, zaraz wszystko przepakuję znowu do tej kosmetyczki, żeby mi się te woreczki po prostu nigdzie nie walały. No i to by było na tyle. Dzięki za mile spędzony czas. Bardzo spontaniczny, szybki filmik z moimi kosmetykami do samolotu. Dziękuję za mile spędzony czas i do następnego. Pa, pa!